Wraz z nami trener Aplanresowi Rzeszów Mirosław Hajdo. Panie trenerze, jesteśmy po zakończonym test meczu z Siarką Tarnobrzeg. Remis 1-1. No właśnie, jak w oczach szkoleniowca wyglądało to spotkanie? Znaczy ja generalnie po takim natężeniu pracy, który wykonaliśmy do tej pory, trenujemy 2 razy dziennie praktycznie cały czas, to jestem zadowolony. Widać było, że początek, jak żeśmy się trochę rozkręcali, bo byliśmy tacy trochę, widać było, zmęczeni, ale później gdzieś tam z biegiem czasu i operowanie piłką i kontrola nad meczem, myślę, było dużo po naszej stronie i najważniejsze, że bez kontuzji, a reszta to przyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że na obozie będziemy już mogli pracować nad typowymi elementami piłkarskimi. Cieszymy się, że wyjeżdżamy. Wiemy, że tam jest ciepło, zielone murawy, to jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem, nie ma kontuzji. Dobry mecz kontrolny w wykonaniu moich zawodników, jak na tym etapie przygotowań. Także przy odrobinie szczęścia, jakbyśmy za wysoko ręki nie dźwigali, to pewnie by się zakończyło zwycięstwem, ale tak jak mówię, jestem zadowolony. Mimo wszystko postawa Mehdiego, bo o nim teraz mówimy, na pewno na boisku bardzo poprawna, podobnie jak bloku defensywnego, który widać, że po powrocie Alka również stanowi fantastyczny monolit. No Alek musi grać dużo, tak, żeby był w takiej dyspozycji jak przed kontuzją, także stąd też był cały mecz dzisiaj grał. Ruben też grał cały mecz, tydzień później przyjechał do nas, dołączył, także musi swoje wybiegać i na dzień dzisiejszy to myślę, że to są chłopaki, którzy muszą dużo, dużo grać. Zostały nam tak naprawdę 3 mecze, tak? I to nie jest dużo czasu. I będziemy robili wszystko, żeby się jak najbardziej, najlepiej przygotować do pierwszego meczu. Teraz praca do czwartku jeszcze w kraju, natomiast później 3 spotkania, o których mówiliśmy, 3 test mecze już w klimacie tureckim. Także ciekawi rywale. Tak, mocni rywale i to jest najważniejsze, bo ja uważam, że jak się mamy konfrontować, to muszą to być zespoły mocne, bo trzeba naukę, a może nie, czerpać od lepszych. I to jest najważniejsze. Wynik wynikiem. Oczywiście warto wygrywać, ale tak jak mówię, to muszą być dobre spotkania w naszym wykonaniu. Trener Mirosław Hajdo, dziękuję bardzo.